Cześć, ja nazywam się Mateusz Ostręga, a dzisiaj porozmawiamy sobie o pięciu najczęstszych błędach, które pojawiają się podczas adaptacji do ketozy. Zapraszam Cię serdecznie do oglądania. Punkt pierwszy, sen, a raczej jego brak, czyli szczerze mówiąc zaburzenia cyklu okołodobowego, które w dzisiejszych czasach są notabene dosyć e, popularne. Sen jest diametralnie ważny dla naszego zdrowia i okazuje się, że już jedna noc, kiedy zamiast ośmiu Godzin przysłowiowych prześpimy ich 5, powoduje np. u mężczyzny diametralny spadek poziomów testosteronu, co przekłada się na jego zdrowie fizyczne i metaboliczne. U kobiet sytuacja wygląda podobnie. Na przykład zauważono, że kobiety, które pracują na nocną zmianę, czyli mają ewidentne zaburzenia cyklu okołodobowego, mają zdecydowanie większe ryzyko nowotworów związanych z hormonami, chociażby nowotworów piersi. Nadmiar światła jest dla nas szkodliwy. Szczególnie nadmiar światła o nieodpowiednich godzinach i o nieodpowiedniej długości fal. Warto, żebyś zdawał sobie sprawę z tego, że nasz organizm wyewoluował na podstawie właśnie światła, które wysyła do nas słońce. Nasze komórki podlegają cyklom światła i ciemności i wydzielają poszczególne hormony oraz enzymy w odpowiedzi na to, jaka długość fal do światła dociera do nas ze słońca. Cały metabolizm oraz wydzielanie hormonów podlega właśnie temu cyklowi światła i ciemności, ponieważ przez miliony lat to światło było naszym to, to słońce było naszym jedynym źródłem światła i stąd nasz organizm nauczył się korzystać z niego. Dziś mamy dostęp do dużej ilości sztucznego światła, co przekłada się niestety na zaburzenia tego cyklu okołodobowego. Mówiąc prosto, nasz organizm, komórki w nim wariują, wariują i przekłada się to na wiele problemów. Eee, tutaj mam dla was badanie. Które pokazuje, że już w 2015 roku zauważono, że cykl okołodobowy ma wpływ na metabolizm komórkowy, na metabolizm w mitochondriach, czyli można powiedzieć, że u samych fundamentów metabolizmu warto wiedzieć, że w naszym jądrze nadskrzyżowaniowym, który znajduje się w podzgórzu, znajduje się faktyczny zegar biologiczny, który wie dokładnie, która jest godzina. I teraz zaburzenia. W tym zegarze oraz innych zegarach, które znajdują się w naszym ciele, powodują to, że metabolizm przestaje pracować tak jak należy. Ketoza, a raczej adaptacja do stanu ketozy, już sama w sobie jest dość sporym wyzwaniem dla organizmu, jest sporym wyzwaniem pod kątem metabolicznym. Przez 10, 20, 30 lat byliśmy poza stanem ketozy. Weszliście w niego prosto po urodzeniu, kiedy byliście karmieni mlekiem matki. Jednak później, przez kolejne lata życia, byliście poza stanem ketozy. Teraz, kiedy chcecie do niego wrócić, Wasz organizm musi na nowo nauczyć się korzystać i produkować ciała ketonowe, stąd też jest to dosyć duże wyzwanie metaboliczne. Zaburzenia cyklu okołodobowego będą miały tutaj ogromne znaczenie i nawet jeśli komuś uda się zaadaptować do stanu ketozy, mimo na przykład pracy zmianowej, pracy na nocki lub chodzenia spać o drugiej w nocy do siedzenia przed, do późna przed komputerem ze światłem niebieskim, to jednak bardzo szybko Ketoza go zweryfikuje i okaże się, że ta dieta mu nie służy, że ten stan mu nie służy, ponieważ mówi się, że ketoza nie wybacza i dużo bardziej wytyka nam błędy niż inne diety. Więc jeśli chcesz adaptować się do stanu ketozy, to po pierwsze przeczytaj sobie to badanie, które podlinkuję w opisie, a po drugie zadbaj o swój sen. Punkt drugi: stres. Cóż. To już drugi punkt, a my dalej nie powiedzieliśmy ani słowa o odżywieniu. Nie ma w tym przypadku, ponieważ ketoza to dużo więcej niż dieta. Ketoza to również środowisko. I właśnie do środowiska zaliczamy między innymi światło i sen, o których mówiłem w poprzednim podpunkcie, ale również stres i stresory dookoła nas. Stres potrafi wpływać na nasz organizm jeszcze mocniej niż niedobory snu czy zaburzenia cyklu okołodobowego ogólnie. Stres potrafi doprowadzić nas do ruiny zdrowotnej. Człowiek to jedyne zwierzę, które potrafi samo wprowadzić się w stan kompletnej paniki, wyobrażając sobie sytuację, która nigdy się nie wydarzyła i nigdy się nie wydarzy. Jednak my, jak żadne inne zwierzę, potrafimy sami stworzyć sobie problem. Warto, żebyś wiedział, że adaptacja do stanu ketozy jest dla organizmu stresem. Tak? Tak właśnie to wygląda. Niestety, ale przez około 20-30 lat. Byłeś poza stanem ketozy. Twój organizm nauczył się dobrze korzystać z glukozy. Być może teraz już nie korzysta z tej glukozy zbyt dobrze. Popadłeś w takie problemy jak insulinoporność czy cukrzyca, i stąd w Twojej głowie zarodził się pomysł przejścia w stan ketozy. Może to być bardzo dobry pomysł, jednak warto, żebyś wiedział, że właśnie proces adaptacji jest dla organizmu stresorem. Tak jak dla organizmu, stresorem jest również post, jedno czy kilkudniowy. Natomiast takie stresory nie są niczym złym. Stres dzisiaj kojarzy nam się z wieloma problemami, z wieloma kwestiami wbrew zdrowiu, i jest w tym trochę racji, ponieważ nadmiar stresu, nadmiar sytuacji stresowych, które mamy w XXI wieku, faktycznie temu sprzyja. Natomiast odpowiednia dawka stresu, zdrowa dawka stresu, takie jak trening, aktywność fizyczna czy właśnie posty są pozytywne. Adaptacja do ketozy również jest stresorem i potrafi trwać nawet do 30 dni lub dłużej. Dlatego nie możesz w tym okresie mieć nadmiaru stresu. Nie możesz w tym okresie być przewlekle zestresowanym, przewlekle zbyt dużo pracującym, niedosypiającym i nie mającym czasu dla siebie. Eee, tak jak mówiłem, odpowiednia ilość stresu jest dobra. Ketoza, adaptacja do ketozy jest stresorem, dlatego zadbaj o to, żeby pozostała część Twojego życia miała tego stresu mniej. Mogę Ci polecić w tym punkcie książkę. Dlaczego zebry nie mają wrzodów? Świetna książka, która wytłumaczy ci fizjologię stresu, dlaczego nasz organizm reaguje na dane sytuacje w dany sposób i jak dokładnie reaguje na te sytuacje. Być może pomoże ci to popracować troszeczkę nad sobą i zrozumieć, że stres może być dobry i może być zły. Więc warto w sytuacji, kiedy wystawiasz się na taki stresor jak adaptacja do ketozy, zadbać o swój styl życia. Ponieważ wiele razy w praktyce okazało się, że nadmiar stresu w, życia, w życiu to fatalny moment na adaptacji do ketozy, ponieważ kończy się ona zwykle fiaskiem, fatalnym samopoczuciem, i bardzo często zrezygnowaniem z dążenia do stanu ketozy. A dążyć do stanu ketozy naprawdę warto. Punkt trzeci. Minerały. A raczej znowu niedobór minerałów. Niestety. Jeden z najpowszechniejszych błędów w trakcie adaptacji do ketozy, kiedy mówimy już o kwestiach żywieniowych. Kiedy wchodzicie w proces adaptacji do ketozy, zwykle musicie ograniczyć bardzo mocno podaż węglowodanów. Ograniczyć tą podaż nawet do 20-30 g dziennie węglowodanów, które pochodzą często tylko i wyłącznie z warzyw. W takiej sytuacji wasz organizm w pierwszych dniach adaptacji do ketozy będzie pozbywał się wody oraz glikogenu mięśniowego. W sumie przede wszystkim glikogenu mięśniowego. Z tego względu, że nie dostarczacie glukozy, czyli węglowodanów, które nasz organizm do glukozy sobie przetwarza, wasz organizm będzie wykorzystywał glikogen, który jest zgromadzony w mięśniach szkieletowych oraz oczywiście w wątrobie. Każdy z nas ma około 400 g glikogenu w swoim organizmie. Oczywiście ten, kto będzie miał więcej masy mięśniowej będzie miał go troszeczkę więcej, ten, kto będzie miał mniej, ten oczywiście będzie miał tego glikogenu również zapasy nieco uszczuplone. W każdym razie uśredniając będzie to właśnie około 400 gramów, a każdy z tych każdy z tego gramu glikogenu wiąże aż 4 gramy wody. Jak łatwo sobie przeliczyć całkiem sporo tej wody potrafimy stracić wraz z tym ubytkiem glikogenu. Wraz z wodą tracimy minerały, między innymi sód, ale również potas, magnez czy wapń. I dlatego tak diametralnie ważne jest uzupełnienie tych minerałów, szczególnie w pierwszych dniach adaptacji. Jeśli tego nie zrobisz, jeśli będziesz um, przeciwny temu, żeby stosować większe ilości sodu w postaci np. soli kłodawskiej lub himalajskiej, um, jeśli nie będziesz chciał suplementować potasu czy magnezu, jest bardzo prawdopodobne, że pojawi się u Ciebie tzw. keto flu, inaczej mówiąc, Grypa węglowodanowa, która objawia się bardzo kiepsko. Nie, bez, nie przez przypadek nazywa się grypą, ponieważ poniekąd czujesz się wtedy, jakbyś przychodził grypę. Jest to bardzo częsty objaw u osób, które właśnie zaniedbają podaż minerałów z naciskiem na właśnie sód. Dlatego zadbaj o podaż minerałów, szczególnie w pierwszych dniach adaptacji. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest tutaj na przykład włączenie również wywaru z kości który jest naturalnym takim źródłem minerałów i bardzo dobrze wspomaga organizm w pierwszych dniach adaptacji do ketozy. Więc po trzecie, zadbaj o sód, potas i magnez, jeśli nie chcesz przechodzić grypy węglowodanowej i jeśli chcesz, by adaptacja nie była dla ciebie całkowitą udręką. Punkt czwarty, nadmiar białka w diecie. Wiecie, białko na pewno nie jest niczym złym, nie można tak o nim powiedzieć. Jest to bardzo ważny makroskładnik, który bierze udział w produkcji wielu e, ważnych substancji w naszym organizmie, między innymi hormonów, peptydów. Naprawdę białko wydaje się nawet czasami najważniejszym makroskładnikiem, który znajduje się w naszej diecie. Natomiast w trakcie adaptacji do ketozy jesteśmy zmuszeni nieco obniżyć podaż tego białka. Dlaczego? Dlatego, że nasz organizm jest naprawdę cwany i przez lata ewolucji E, potrafił wymyślić całkiem sporo procesów, na podstawie których może pozyskiwać energię. Jest to związane poniekąd z tym, że przez wiele lat tej e, energii w diecie było mniej niż dzisiaj. Bardzo często występowały niedobory energii, w związku z tym, że na przykład była susza, e, lub e, b, nasz przodek był akurat w miejscu, gdzie po prostu tego pożywienia przez parę dni nie było. Stąd też nasz organizm potrafi w procesie glukoneogenezy z białka, a dokładniej z aminokwasów, które wchodzą w skład tego białka, wytworzyć sobie. Glukozę, przekształcić po prostu białko w glukozę. I w pierwszych dniach adaptacji, kiedy ty po 20, 30, 40 latach, będąc na paliwie pochodzącym z glukozy, chcesz nauczyć swój organizm, jak korzystać z ciał ketonowych, jak produkować ciała ketonowe, to bardzo łatwo na początku zaburzyć ten proces. I w momencie, kiedy dostarczysz zbyt dużo białka, dostarczysz na tyle dużo białka, że organizm w procesie glukoneogenezy wykarmi erytrocyty, wykarmi siatkówkę oka, i tej glukozy zostanie jeszcze zbyt dużo, jest spora szansa, że Twoja adaptacja potrwa dłużej i że będziesz się czuł podczas niej gorzej, ponieważ organizm będzie troszeczkę jeszcze korzystał z glukozy, z tych małych ilości, które wytworzy sobie w procesie glukoneogenezy. Dlatego tak ważne jest, żeby w pierwszych dniach adaptacji, dopóki nie zrobisz pierwszego pomiaru ciał ketonowych, który pokaże Ci, że jesteś w stanie ketozy, żebyś zadbał o odpowiednio niską podaż białka. Co to oznacza odpowiednio niska podaż białka? To już nie jest temat tak prosty, ponieważ e, typowe zalecenia, powiedzmy te odgórne, mówią e, w zwykłej diecie o podaży około 0,8 g białka na kilogram masy ciała. To podaż naprawdę mała i wydaje się, że nawet w trakcie adaptacji do ketozy można spożywać już nieco większe ilości. Ja zwykle polecam zacząć od około 1 g na kilogram masy ciała, chyba że ktoś ma duże problemy metaboliczne lub trenuje dużo. Naprawdę dużo i ma dużą masę mięśniową, wtedy tym białkiem można manipulować w górę lub w dół. Zapamiętaj jednak, aby w pierwszych dniach adaptacji skupić się na tym, aby ta podaż białka była dość niska. Jest to bardzo częsty błąd, który prowadzi do tego, że adaptacja trwa dłużej i podczas niej będziesz czuł się gorzej. Więc punkt czwarty: zadbaj o odpowiednią podaż białka. Nie za niską i nie za wysoką. Ostatni, piąty punkt na naszej liście. To nadmiar węglowodanów i ukryte węglowodany, które przemycacie nieświadomie do swojej diety w trakcie adaptacji. Tak jak mówiłem już w jednym z poprzednich punktów, w trakcie adaptacji musimy obniżyć podaż węglowodanów często do 30 lub nawet mniejszej ilości gramów w trakcie dnia. Jest to związane z tym, że nasz organizm po latach bycia na glukozie, na paliwie pochodzącym z glukozy, musi dostać naprawdę solidny bodziec, aby. E, przejść stan ketozy. Tym solidnym bodźcem jest właśnie ograniczenie podaży węglowodanów, ograniczenie dostaw glukozy do bardzo niskich poziomów. Dla wielu osób, szczególnie w pierwszych dniach, w momencie, kiedy same próbują wymyślić sobie, e, jak ta dieta ma wyglądać, okazuje się to bardzo ciężkie, ponieważ węglowodany dzisiaj są praktycznie wszędzie. Nie mówię już na, o takich oczywistych źródłach węglowodanów, jak ryż, kasze czy ziemniaki, ale wiele osób... Mm, Przemyca do swojej diety bardzo dużo produktów, które teoretycznie na ketozie są dozwolone, takich jak awokado, orzechy, gorzka czekolada, nasiona chia e, lub warzywa, na przykład korzeniowe, jednocześnie nie licząc ogólnej ilości węglowodanów w trakcie dnia. A wierzcie mi lub nie, ale z takich produktów, kiedy zbierze się ich pewna ilość w trakcie dnia, naprawdę łatwo e, o dostarczenie dużej ilości węglowodanów, dużej mam tutaj na myśli, na przykład około 50 gramów dziennie które w pierwszych dniach adaptacji u osoby np. otyłej i nieaktywnej będzie skutkowało tym, że prawdopodobnie nie udaje się zaadaptować do stanu ketozy na takiej podaży węglowodanów. No i również nieczytanie etykiet, które jest dość dużym problemem, ponieważ bardzo często produkt, który wydaje nam się, że jest OK, np. jakieś mięso przetworzone w postaci kiełbasy, ma w sobie tak naprawdę ukryte dość spore podaże węglowodanów. Bardzo częstym dodatkiem do wyrobów jest glukoza lub syrop glukozowo glukozowo fruktozowy i bardzo różne ilości są tam jego dodawane czasami potrafią e, zrobić wrażenie, więc warto czytać etykiety i warto sprawdzać ilość węglowodanów w trakcie dnia z poszczególnych produktów. Nie wiem czy wiedzieliście, ale na przykład taka dynia ma ponad 5 gramów węglowodanów na 100 gramów. W momencie kiedy robicie sobie taką zupę Krem z dyni, która wydaje się fajną, fajnym daniem warzywnym w adaptacji do ketozy, to w takich 300 ml, czyli niecałe miejsce zupy zyskujecie 15 gramów węglowodanów netto. Przy okazji gotowana dynia to naprawdę wysoki indeks glikemiczny. I może okazać się, że takim zwykłym i bardzo zdrowym warzywem zniszczycie swoje pierwsze dni adaptacji do ketozy. Zadbajcie więc o odpowiednią podaż węglowodanów. I skrupulatnie liczcie ich ilość, szczególnie w pierwszych dniach adaptacji. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że ten film okazał się dla Ciebie pomocny. Jeśli tak, będzie mi bardzo miło, jeśli wspomożesz mnie łapką w górę, zostawisz subskrypcję na tym kanale, żebym mógł rozwijać go lepiej. No i oczywiście zostawisz jakiś komentarz. Napisz, czy ten film Ci pomógł. A jeśli nie, to co mógłbym zmienić i jakie tematy poruszyć, abyś Ty mógł lepiej poruszać się w świecie ketozy? Zapraszam Cię również na mój profil na Patronite. Mam zamiar rozwijać kanał dla Was, aby dieta ketogeniczna i stan ketozy oraz biohacking w Polsce stało się coraz popularniejszy. Udało mi się nakręcić już pewną ilość podcastów z osobami, które w Polsce zajmują się dietą ketogeniczną oraz prowadzeniem pod kątem stanu ketozy. Mam zamiar robić to dalej, rozwijać kanał i nagrywać coraz więcej materiałów również ze specjalnymi gośćmi. Jeśli chcesz wspomóc mój rozwój, jeśli chcesz wspomóc rozwój ketozy w Polsce, koniecznie zobacz na mój profil Patronite i jeśli tylko będziesz miał ochotę, możesz mnie wesprzeć. Będę za to wdzięczny. Dzięki wielkie za uwagę. Widzimy się prawdopodobnie już w następnym tygodniu, a więc bądźcie cierpliwi i do zobaczenia. Adaptujcie się z głową. Cześć.